Dzięki wsparciu samorządu województwa dzisiaj funkcjonuje w ramach regionu 12 szkółek kolarskich, które szkolą dzieci klas podstawowych od 4 do 8 klasy szkół podstawowych w ramach tych szkółek ćwiczy. To jest dzisiaj 180 chłopców i dziewcząt, które uprawia kolarstwo na tym poziomie. Dzięki wsparciu jesteśmy jednym z dwóch województw, samorządów regionalnych, które zapewniają w naszym przypadku Polskiemu Związkowi wkład własny do projektów centralnych. Dzięki temu w tamtym roku 90 tysięcy Związek pozyskał 180 tysięcy złotych właśnie na prowadzenie tych szkółek, dzięki którym nie jest na wynagrodzenie dla trenerów, ale również zostały zakupione rowery i dzisiaj mamy taką sytuację, że każdy uczestnik szkółki dzieckiej ma zapewniony rower, ma zapewnioną koszulkę, więc te najważniejsze rzeczy, które często są kosztowne przy uprawianiu, tego sportu, szkółka gwarantuje swoim dzieciaczkom. Ten rozwój kolarstwa, tak jak mówię, dzięki wsparciu samorządu województwa spowodował to, że kiedyś nie było w ogóle tych szkółek. Na początku powstały 8, teraz mamy ich 12.